pa 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 pa. Fajny sen. Śniło mi się, że spędzam czas ze swoją przyjaciółką Filą. Właśnie, coś mi mówi, że powinnam chyba ją odwiedzić. Ponadto dawno się z nią nie widziałam. A więc trzeba to nadrobić. Wyglądam doskonale. Teraz tylko wsiąść w helikopter. Ach, co za piękna maszyna. Mam nadzieję, że jest w miarę sprawny, by dolecieć do Londynu. Ach, co za widoki! To chyba tutaj, o ile się nie mylę. Nic się tu jednak nie zmieniło. O, kogo my tutaj mamy? Iza Izzy, co cię sprowadza w moje strony? Ostatnio miałam sen o tobie, więc postanowiłam cię odwiedzić. Dobrze, że jesteś, tak? Poza tym mam ci coś ważnego do powiedzenia. Okej, jestem tego ciekawa. A więc o co chodzi? Nie uwierzysz. Ostatnio w moim kominie znalazło się to. Co to jest? Wygląda na jakiś list. To nie jest taki zwykły list. Dobrze, już czytam. Droga Filo, piszę do ciebie w bardzo ważnej sprawie. Niniejszym zostałem porwany i uwięziony w podziemiach na Grenlandii przez jakiś czarny charakter. Podobno ty już kiedyś byłaś w tym kompleksie badawczym i mogłabyś mi jakoś pomóc. Liczę na twoją pomoc. PS. Jeśli znasz kogoś, kto mógłby ci pomóc w moim uratowaniu, zabierz go ze sobą. Obyś tylko nie zginęła. Pozdrawiam, Święty Mikołaj. Czy to przypadkiem nie jest jakiś żart? Ależ skąd? W dodatku, kto mógłby mi to nawet zrobić? Uff, to dobrze. Czekaj, czekaj! Co? Jeśli to prawda, to znaczy, że w tym roku nie będzie świąt Bożego Narodzenia. Święta jako tako będą, tylko prezentów nie dostaniemy. To co my tu jeszcze robimy? Ruszajmy na ratunek! Czyli znowu muszę wsiadać w helikopter i lecieć aż na Grenlandię, by uratować Świętego Mikołaja?
Spokojnie, mam lepszy pomysł. Serio? Jaki? Ostatnio pracuję nad maszyną teleportacyjną. Maszyna do teleportacji? Pierwsze słyszę. To ma być ta maszyna? Wygląda jak szafa. Zaraz się przekonasz, co jest w środku. Wow, to niesamowite! Co prawda jest jeszcze niedokończona, ale testowałam ją już parę razy i jest w miarę sprawna, by nas przeprawić. Jak to się obsługuje? To urządzenie korzysta z Google Maps. Wystarczy, że wybierzesz miejsce, do którego chcesz się przenieść. Jak to zrobić? Jest na to kilka sposobów. Na przykład możesz powiedzieć do mikrofonu. Możesz wpisać nazwę za pomocą wirtualnej klawiatury. Albo wybrać miejsce na wirtualnej mapie. W naszym przypadku jest to Grenlandia. No dobrze, ale jak wrócimy do domu? Mam jeszcze kieszonkowe urządzenie, które zaprowadzi nas z powrotem. Okej, to ruszajmy. Ej, nie tak prędko. Najpierw muszę się ubrać. Już jestem. Ale fajna kurtka, wyglądasz jak święty Mikołaj. A jakże? Pamiętasz być może, gdzie znajdował się ten ośrodek? Z tego co pamiętam, znajdował się tak gdzieś na wschodnim wybrzeżu, ale nie jestem do końca pewna. Mam nadzieję, że nie wywali nas na drugi koniec Bóg wie gdzie, bo wtedy będziemy mieć prze... Weź nie pierdziel, przydaj się na coś. Pociągnij tę dźwignię. Jak sobie życzysz. O Boże, te przeprawy są naprawdę wykańczające. Spokojnie, z czasem można się do tego przyzwyczaić. Ach, jak tu pięknie, tak spokojnie i cicho. Ej, nie przyszłyśmy tutaj w celach rozrywki. Musimy uratować świętego Mikołaja. To gdzie jest ten ośrodek i jak możemy się do niego dostać? Musimy znaleźć metalowy właz prowadzący do podziemi. Nie widzę niczego, co by wyglądało jak właz. Ej, czy mnie oczy nie mylą? Widzę jakiś domek za tobą w oddali. Właśnie, chodźmy tam. Może spotkamy kogoś, kto mógłby nam pomóc. Ta chałupa wygląda na opuszczoną, nieprawdaż? Spójrz na te zabite deskami drzwi i okna. Ciekawe, co jest w środku. Hej, jest tam ktoś? Co to za głos? Kto mówi? Jestem reniferem świętego Mikołaja. Zostałem uwięziony tutaj przez jakiś czarny charakter. Musimy go uratować. Wracam do domu po jakieś narzędzia. Spokojnie, ja się tym zajmę. Co chcesz zrobić? Zaraz się przekonasz. O Boże, dziewczyno, nie wiedziałam, że ty takie rzeczy potrafisz. Najwyraźniej zapomniałaś o moich supermocach. Dzięki za pomoc. Już się bałem, że stąd nie wyjdę. Ej, ty zapewne jesteś Rudolf Czerwononosy, tak? Oczywiście, we własnej osobie. Jestem Iza Izzy, a to moja koleżanka Fila. Miło mi was poznać. Jeśli chcecie, mogę wam się jakoś odwdzięczyć. Szukamy włazu do kompleksu badawczego, gdzie został uwięziony święty Mikołaj. Wiesz być może, gdzie on jest? Niestety nie, ale mogę użyć swojej mocy, by go znaleźć. Uff, wielkie szczęście, to prowadź nas. Wyczuwam, że jest bardzo blisko, chyba tuż za rogiem.
A kto wie, czy za rogiem nie stoją anioł z Bogiem? Znalazłem! Świetnie, już idziemy! Jak my to otworzymy? To bardzo proste. Wystarczy przekręcić to kółko. Ja się tym zajmę. Wow! Chyba to wszystko, co mogłem dla was zrobić. A teraz już lecę. Muszę odnaleźć resztę reniferów. Proszę, nie odchodź! Jak my odnajdziemy świętego Mikołaja? Wierzę w was. Życzę wam powodzenia. Na razie. Spokojnie, jakoś go tam odnajdziemy. Oby. Dobrze, to kto wchodzi pierwszy? W sumie ty możesz. Ale tam jest ciemno. Boję się, że się potknę. Na szczęście mam latarkę, jakby co. Dzięki wielkie, to ty schodź pierwsza. Okej, jak sobie życzysz. Teraz twoja kolej. Okej, już tam do ciebie idę. Ej, dziewczyno, uważaj, gdzie skaczesz. O mało co na mnie nie wpadłaś. To akurat była rozgrzewka. Dobra, koniec zabaw, ruszajmy. Ale tu jest strasznie ciemno. Spokojnie, to nic złego. Mam dziwne wrażenie, jakby coś się tam czaiło. To tylko chwilowe uczucie. Jesteś pewna, że tu jest bezpiecznie? Póki mam ciebie, nic nam nie grozi. Softly, I have to choose. Should I leave or should I stay with you? I am addicted, we are too close. One more day and I'll overdose. Killing me softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself in you. I'm so addicted, it has to end.